Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś wraca moja nowa ulubiona seria, naprawdę się polubiłam tej serii, jakoś mi się bardzo podoba i widzę, że Wam też się bardzo podoba, bo dużo komentarzy dostaję. Więc tak, pojawi się nowy odcinek, trzeci już odcinek Niepolka lajkuje. Tak pomyślałam sobie, że tak dużo zbieram, bo już mam gotowe rzeczy na czwartą część, na czwarty odcinek. Tak pomyślałam, że to mogą być takie moje ulubieńcy niekozmetyczne, miesięczne. Co Wy na to? Powiecie mi tutaj na dole w komentarzach. Więc to będzie Niepolka lajkuje styczniowo. Mam dla Was parę propozycji, jak zwykle swój iPad mini mi w tym pomaga, żeby nie zapomnieć o niczym, ale z pierwszą zaczynam już od pierwszej rzeczy, którą Wam polecam. Jak wiecie z moich postanowień noworocznych, jeżeli nie oglądaliście, to tutaj nie. Tutaj chyba się pojawi takie info i możecie tutaj kliknąć i otworzy Wam się nowe okienko i możecie tam oglądać filmik z postanowieniami noworocznymi. To właśnie w postanowień noworocznych powiedziałam, że chcę więcej czytać. W tym momencie uda mi się to bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że trzymam tego rytmu i jeżeli takiego rytmu trzymam jak teraz, to będzie więcej niż 12 książek, ale zobaczymy. Pierwszą książkę, którą zaczynałam czytać tak naprawdę pod koniec grudnia, tak naprawdę w wakacjach świątecznych, to jest właśnie biografia Jamie Oliver i niedawno ją skończyłam. Jest w tym filmiku, bo jeżeli lubicie Jamie Oliver i chcecie więcej wiedzieć o nim, skąd on pochodzi, jak podchodzi do swojej rodziny, do jedzenia i jak stworzyła się jego kariera, to właśnie to jest dobra książka do czytania. Po prostu, żeby się więcej dowiedzieć o nim. To jest fajna książka. Tutaj sobie zapisałam parę rzeczy, które chcę gdzieś zapisać, bo jest to bardzo interesujące. Najbardziej mnie interesowało, bo ja się jedzeniem zajmuję codziennie, nie to, że jestem kucharzem, jak wiecie, ale dużo moich klientów właśnie zajmują się jedzeniem, więc ja też muszę się dużo o tym nauczyć codziennie. I bardzo mi się podoba jego filozofia, która tutaj jest trochę opowiadana. Bardzo mi się podoba jego filozofia po prostu podchodzenia do tego jedzenia, jak powinniśmy jeść, z czego powinniśmy jeść, czego powinniśmy unikać i jak tego powinniśmy po prostu ugotować, dlaczego on jest innym kucharzem niż ci kucharze, te chefs, które robią takie wspaniałe rzeczy i żeby jedną potrawę u nich zjeść, trzeba zapłacić 20 euro, a u niego tak nie jest, przynajmniej tak mówi. Więc po prostu bardzo, bardzo interesujące. Książka, ja ją przeczytałam po włosku, czyli oczywiście nie w oryginalnej wersji, nie wiem jak wygląda w oryginalnej wersji, czyli jak jest napisana w oryginalnej wersji. Tłumaczenie włoskie mogłoby być lepsze, z mojego punktu widzenia przynajmniej, ale myślę, że da się bardzo łatwo ją przeczytać. Ona jest bardzo, bardzo szybka do czytania, rozdziały nie są takie duże, jest dużo zdjęć z jego życia, jak on był dzieckiem, jego żony, jak oni brali ślub i tak dalej. Więc jest to bardzo interesujące i w środku możecie znaleźć też, jak oni tam opowiadają o jego życiu, to są różne rzeczy, które Jamie Oliver mówi i które jego znajomi też mówią o nim, nawet znajomi, które go już się z nim nie spotkają, ale po prostu opowiadają o jego życiu, więc
Jeżeli chcecie coś łatwego do czytania i interesujecie się jedzeniem i lubicie Jamie Oliver, to na pewno polecam, bo to jest interesujące po prostu do czytania. Czytałam lepszych książek, ale interesujące to jest przeczytać. Dalej. Jest tutaj dużo rzeczy, więc mam nadzieję, że nie będę za długo gadać, ale na pewno to się zdarzy. Zaczynam z interesującymi filmikami, bo wiem, że to jest kategoria, którą lubicie najbardziej. Pierwszy filmik, który Wam polecam, to jest z serii TED. To jest wymowa J.J. Abrams, czyli ten, co tworzył Lost, seria Lost i reżyser nowych Star Warsów, czyli Gwiazdy Wojny Gwiazdowej, chyba tak się mówi po polsku. I to jest taki speech, taki wymowa z roku 2007, więc bardzo stara, ale jest bardzo interesująca, nazywa się Mystery Box i on właśnie z tym Mystery Box, to jest taka metafora. Mam nadzieję, że to tak się mówi po polsku. Poszukam, jeżeli to nie tak, to gdzieś tam tutaj napiszę. I w tej metaforze on właśnie opowiada, jak właśnie ta mystery box działa, żeby konstruować, projektować właśnie film, historię interesującą. To jest bardzo, bardzo interesujące. Jeżeli lubicie kreatywność albo się nim zajmiecie codziennie, to właśnie bardzo polecam tego speech właśnie. Drugi filmik to jest też związany z Wojny Gwiazdowej. Ja nie jestem w ogóle fanką Star Wars, ani jednego odcinka nie oglądałam. Nie oglądałam też ten, co był w kinie, znaczy u nas jeszcze jest w kinie, nie wiem jak w Polsce. I myślę, że marketing w tym roku właśnie z tym Star Wars, z tym wszystkim, to oni po prostu przesadzali. Naprawdę. Nie wiem, jak to było w Polsce, jak nie wiem, jak to u Was wyglądało, ale tutaj po prostu było tak, że przez miesiąc przed rozpoczęciem właśnie byciem tego filmu w kinie, to oni już zaczęli tak bardzo dużo reklam robić właśnie z tą piosenką ze Star Wars i z tymi wszystkimi osobami, które nie to, że osoby, tylko po prostu takie, że Jan Solo, że Darth Vader i tak dalej, byli pokazani w różnych reklamach, a jak już ten film wyszedł na sali, w kinie, to już po prostu była masakra, tylko było mowa o Star Wars, nawet właśnie w reklamach jeszcze bardziej. I moja koleżanka mi opowiadała, ona jest bardzo wielkim fanem właśnie Star Wars, i poszła do kina, żeby zobaczyć właśnie film, i przed filmem było 45 minut reklam, a wszystkie reklamy były tylko i wyłącznie łączone właśnie ze Star Wars. Więc ona pomyślała, okej, ja bardzo chętnie bym oglądała tego filmu, ale już mam dosyć, chcę stąd wychodzić. I w ogóle pomyślę tak, że wyszło na to, że ludzie zaczęli krzyczeć właśnie w sali kinowej, zaczęli gwizdać, że po prostu już mają dosyć, i wszyscy mieli spokoju, jak już ostatnia reklama nie była właśnie związana ze Star Wars. I oni byli, w końcu, coś fajnego, coś nowego. Więc tak, tego marketingu było bardzo dużo, ale jest jeden filmik, który mi się bardzo, bardzo podobał, bo spodobał mi się pomysł po prostu. I jest to filmik z Star Wars a cappella, czyli ludzie, które śpiewają właśnie tych piosenek ze Star Wars, i to było ze show z Jimmy Fallon, czyli amerykańskiej show, i te osoby, które śpiewają, to są właśnie aktorzy, którzy brali udział właśnie w tym filmie, i na końcu jest też Harrison Ford, i to jest bardzo, bardzo interesujące, takie inne po prostu spojrzenie na to, bardzo entertaining, mi się to bardzo podobało, i myślę, że to jest
co najlepsze widziałam właśnie dotyczące wojny gwiazdowej. Dalej, oczywiście koniec roku 2015 i ja za każdym rokiem, co roku czekam na Google Year in Search, czyli co szukaliśmy najwięcej na Google w ciągu ubiegłego roku i właśnie polecam bardzo oglądać to, co szukaliśmy właśnie w 2015. Nie to, że to jest jakiś wow film, ale po prostu myślę, że to jest dobrze wspominać sobie, co się działo, gdzie jesteśmy w historii i po prostu tak i jeszcze raz o tym wszystkim pomyśleć, żeby zobaczyć, co się stało w ubiegłym roku na świecie, po prostu, nie tylko nam. Dalej, to nie wiem jak Wy, ale ja jestem wielką, wielką fanką filmu już bardzo starego, Mary Poppins. Ja tego filmu bardzo lubię, czekam co roku na święta właśnie Bożego Narodzenia, bo wiem, że będą go pokazali w telewizji i oczywiście też to robili w tym roku. 1 stycznia właśnie oglądaliśmy na sofie tutaj razem z mężem tego filmu. On chyba nigdy nie oglądał cały film, bo to jest bardziej kobiecy film, można powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o Mary Poppins, to też oczywiście bardzo lubię Julie Andrews i Mary Poppins jako bohater, ale bardzo mi się podoba też Bert, czyli jej kumpel po prostu, ten co chodzi z nim wszędzie, a aktor, który jest w tej roli, to jest Dick Van Dyke. W ogóle historia tego całego filmu jest bardzo fajna, więc jeżeli nie oglądaliście, to polecam Saving Mr. Banks, który jest film, który opowiada właśnie, jak był stworzony ten film. Ale Dick Van Dyke w zeszłym roku skończył 90 lat. W grudniu tak naprawdę skończył 90 lat. I w Disneylandzie w Ameryce, oczywiście w USA, to był taki flash mob. Wszyscy byli ubrani za różnymi bohaterami właśnie Mary Poppins i śpiewali mu piosenki właśnie z tego filmu. I on właśnie był tam, oglądał i w ogóle jest właśnie ten film o jego urodzinach w Disneylandzie, jego 90. urodziny. Jest to fajne, że jeżeli jesteście fanami tego filmu, to na pewno Wam się spodoba. Dalej, to jest taki filmik, to tak naprawdę jest trochę reklamą, ale ja tego bardzo, naprawdę bardzo polubiłam, bo myślę, że to jest bardzo interesujące też z punktu widzenia technologicznego. Intel, czyli firma, która stworzy mikrochips, zrobiła taki koncert w Niemczech, gdzie orkiestra grała Beethovena, ale był taki spektakl, taki show zrobione przez drony. I te drony, one latały, to było 100 dron, one latały i się wyświetlały i właśnie wyświetlało się razem z muzyką. To jest bardzo, bardzo fajny pomysł, to wygląda jak fajerwerki, jak spektakl z fajerwerek, ale to nikogo nie zabije, na pewno nie zabije żadnych zwierząt. Jest to bardzo, bardzo interesujące. Oni dużo przez to, znaczy, żeby to przygotować, pracowali, widać tego. Co najlepsze jest, że oni dzięki właśnie temu to zrobili, dostali w nagrodę Guinness World Record, czyli są w książkę Guinnessu. Naprawdę, to jest
to jest fajne, fajne do oglądania, bo można sobie zrozumieć, w jakim punkcie jesteśmy z technologią, która jest bardzo, bardzo dostępna dla nas. Bo technologia, ona codziennie co nowego ma stworzonego, ale z tego wszystkiego nie możemy wszystkiego właśnie dotykać, ale właśnie ta technologia z tymi dronami jest bardzo, bardzo interesująca, więc bardzo polecam tego filmika oglądać, a to jest 3 minutki, więc na pewno szybko Wam to pójdzie. Dalej to mam taki mały filmik też, który tak naprawdę jest większego filmu. Filmik jest taki wywiad z aktorką Cameron Diaz i to jest filmik, taki kawałek filmu dokumentalnego, który się nazywa Human. To jest taki dokumentaryjny film kanadyjski i ona właśnie opowiada, i chyba ten cały film właśnie o tym opowiada, jak aktorzy, i czy ci z Hollywoodu, czy ci, którzy są bardzo znani na świecie, jak sobie radzą ze swoim byciem human właśnie, czyli człowiekiem. Jak oni chcą, żeby do nich się podchodziło, jak się właśnie z nimi gada. I to jest bardzo interesujące, bo czasami zapominamy, że te osoby to są po prostu osoby i myślę, że to tak przypomina nam o tym, że są osobami, trzeba tak ich traktować. Kawałki z tego filmu jest dużo, więc podam Wam linki, możecie tam sobie oglądać różne właśnie kawałki tego filmu i mam nadzieję, że niedługo będę mogła to oglądać w całości, bo jestem właśnie bardzo ciekawa, jak to wygląda. Dalej, to mam dla Was kategoria trailers. Jest jeden, tylko jeden trailer tym razem. Nie wiem, jak się ten film czy książka nazywa po polsku. Ja gdzieś Wam tutaj napiszę, bo nie mogłam tego wcześniej znaleźć. Ale wyszedł trailer z filmu. Po angielsku nazywa się Fantastic Beasts and Where to Find Them, czyli opowieść J.K. Rowling też o świecie magicznym, tylko że bez Harry Pottera. Nie mogę się doczekać tego filmu, bo ja bardzo lubię, w ogóle bardzo, bardzo lubię magię, jak, właśnie taka jak w Harry Potterze, w Harry'ego Pottera. Jak się mówi? Harry Potter? Jak się mówi? Harry'ego Pottera czy Harry Potterze? Nie wiem. Powiedzcie mi tutaj na dole, bo ja nigdy nie mogę tego ogarnąć. I po prostu nie mogę się doczekać, że właśnie wrócę do tego całego świata. I jako główny bohater to mamy aktora Eddie Redmayne, czyli osoba, która w zeszłym roku wygrała Oscara. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie świetny film. Tutaj będzie go można oglądać w listopadzie 2016 rok. Nie wiem, jak w Polsce. Mam nadzieję, że tak samo. Ale właśnie nie mogę się doczekać, żeby wrócić do świata wróżb po prostu. Dalej, to mam dla Was taki interesujący projekt nazywa się Cafe Art, tak? To jest londyński projekt, gdzie po prostu taka organizacja zorganizowała dla Clochard takie dla bezdomnych, takie, oni organizują normalnie takie kursy sztuki po prostu i bo myślę, że każdy może coś z siebie stworzyć. I co mi się podobało najbardziej w tym projekcie jest to, że oni po prostu podawali 100
kamer, 100 kamer, tym samym ilością osób bezdomnych i zapytali się im, żeby po prostu zrobić zdjęcia tym, co im się podoba na co dzień, żeby to było właśnie jakieś takie artystyczne, żeby można było oglądać świat z ich punktu widzenia. Te wszystkie, oni mieli jakiś tam okres czasu, żeby to zrobić. Później oddali te kamery, nie wszystkie wróciły, wróciły tylko 80, ale ze 100 to już jest dużo. I te zdjęcia były wszystkie wyłowane i można było i po prostu się głosowało na nich, przynajmniej tak zrozumiałam. Głosowało się na nich, albo ktoś wybierał tych zdjęć i z tych zdjęć, z tych z 12 najlepszych zdjęć został stworzony kalendarz. I mówię Wam, zdjęcia są naprawdę, naprawdę piękne. I tak po prostu z nich wynika czujność tych osób, że po prostu czasami zapominamy, że to są osoby, które po prostu coś miały nie tak w swoim życiu, ale są człowiekami i trzeba właśnie ich traktować. Oni mają uczucie i to wszystko jak każdy z nas i właśnie z tych zdjęć właśnie tego widać. I myślę, że to jest bardzo, bardzo interesujący projekt. Mam kolejny projekt fotograficzny. Znalazłam taki artykuł, on jest po włosku. Mam nadzieję, że nie. Tak, to chyba jest po włosku. Mam nadzieję, że znajdę to jakiś angielski przynajmniej odpowiednik. Nie pamiętam, czy to jest po włosku, czy to po angielsku. Przepraszam. On się tutaj zaraz pojawi, więc zobaczycie sami. I to jest po prostu projekt artystyczny, fotograficzny z takiego profesjonalnego fotografa, który ma dziewczynę, która nie lubi się, nie lubi, żeby ktoś ją sfotografował. Więc bardzo fajna rzecz i on oczywiście nie może się powstrzymać i on właśnie ją fotografuje i ona się w różnych sposobach po prostu czai, żeby jej jak najmniej z niej było widać i zdjęcia, które wychodzą są naprawdę, naprawdę bardzo fajne, super, naprawdę super, więc myślę, że po prostu to jest fajne, żeby unikać problem dla dziewczyny i dla niego też mieć jakąś pamiątkę z tego wszystkiego, więc to też jest bardzo, bardzo interesujący projekt. Kolejny interesujący projekt to nazywa się, zaraz Wam tutaj powiem, Archivio Grafica Italiana, czyli archiwium włoskiej grafiki i tam można znaleźć w ogóle dla mnie, ja się zajmuję marketingiem, więc jak dla mnie to jest strona życia po prostu. Strona nie wygląda najlepiej, ale to nic nie oznacza, bo na tej stronie możecie znaleźć, jak wyglądały i wyglądają wszystkie opakowania, takie graficznie, jak wyglądają wszystkie opakowania z najbardziej znanych właśnie włoskich marek. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie. Na przykład jest w nim Barilla, który jest bardzo znany tutaj marka, która robi makaronu już od bardzo dużo lat. Bo jest historia, jest data, jest wygląd tej grafiki. To jest bardzo, bardzo interesujące. Jeżeli się takimi rzeczami interesujecie, to na pewno Wam się spodoba. Okej, ostatnie dwa rzeczy, które Wam polecam w tym miesiącu, to są dwa profile na Instagramie. Pierwszy profil na Instagramie to nazywa się A Doll World After All i jest to naprawdę bardzo śmieszny profil na Instagramie, bo to jest profil, gdzie lalka Barbie
po prostu jest ubierają ją, albo Barbie, albo Ken też jest, i po prostu ubierają ją tak, żeby wyglądała jak gwiazdy, nasze gwiazdy z naszych czasów, tylko że właśnie w różnych sytuacjach, na przykład jest to zdjęcie z Kendall Jenner z tymi włosami w sercach, czy jakieś właśnie zdjęcia Kim Kardashian, czy właśnie takie rzeczy, takie fajne rzeczy są też, ostatnio było zdjęcie z Golden Globes, więc bardzo, bardzo fajnie, po prostu można się trochę z tym pośmiać, więc bardzo, bardzo polecam, jeżeli lubicie takie ironiczne bardzo rzeczy. A drugi profil, który Wam zaprezentuję na Instagramie dzisiaj, to jest profil Italian Stories. Bardzo lubię tego profilu, on jest włoski projekt, tylko że jest wszystko napisane po angielsku, więc normalnie będziecie mogli tego zrozumieć. I na każdym zdjęciu jest pokazany jakiś osoba pracująca, która opowiada o swojej pracy, i każdy z nich stworzy ręcznie coś. Czyli bardzo made in Italy, chodzi bardzo o made in Italy, więc jeden robi buty, drugi robi jakieś jedzenie i tak dalej, ale myślę, że to jest taki projekt, który Wam pomoże trochę więcej się dowiedzieć właśnie o moim świecie, o świecie, gdzie ja się urodziłam i gdzie mieszkam, i myślę, że to jest bardzo interesujące, jeżeli też po prostu lubicie historię, bo to jest bardzo, bardzo wygląda jak Humans of New York i takiego typu rzeczy, tylko właśnie, że właśnie chodzi bardziej o Made in Italy, czyli o stworzenia właśnie, o rzeczy stworzone ręcznie, z umysłem, z kreatywnością właśnie włoską, którą my często, bardzo często zapominamy, ale inni nam o tym przypominają, więc to jest naprawdę bardzo interesujący profil do obejrzenia po prostu. Dobrze, kochani, ja już się chyba wystarczająco rozgadałam. Mam nadzieję, że jak zwykle nie wyjdzie w 30 minut. Ale to już by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że jak zwykle film Wam się spodobał, że seria nadal Wam się podoba. Powiedzcie mi koniecznie tutaj na dole, jeżeli chcecie zobaczyć taki filmik co miesiąc, bo ja bardzo chętnie tego nakręcę. Już mam gotowy odcinek lutego, prawie gotowy, więc na pewno jakoś w połowie miesiąca następnego miesiąca się pojawi. Oczywiście możecie mnie śledzić jak zwykle na Facebooku, Instagramie i na Snapchacie. Jak już powiedziałam, Snapchat używam mało, bo po prostu mój telefon nie jest w najlepszej kondycji w tym momencie, ale na pewno niedługo wróci do formy, a po prostu zmienię tego. Już będę mogła z Wami na co dzień tak bardziej się pokazać i gadać, więc chodźcie tam mnie śledźcie, i możecie też mnie śledzić na Tumblrze, gdzie znajdziecie moje codzienne inspiracje. Więc kończę już gadankę tutaj. Jak zwykle dziękuję za wspólny spędzony czas. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!